Komisarz Marcin Świeży, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu. To jest akcja policji. To są działania policyjne wsparte o działania pomocowe ze Straży Pożarnej, mówimy tu o Ochotniczych Straży Pożarnej, a także o Państwowej Straży Pożarnej, a także o grupę sudecką GOPR. Jak wyglądają poszukiwania? Na czym one polegają? Tak naprawdę te poszukiwania już rozpoczęliśmy wczoraj w godzinach popołudniowych, kiedy przyszedł zmrok, bo właśnie wtedy otrzymaliśmy takie informacje, że 84-letni mieszkaniec Niemiec przyjechał tutaj na wycieczkę, był z grupą wycieczkowiczów, niestety odłączył się od tej grupy i zaginął. No i tutaj niestety, ale te działania no już były prowadzone w godzinach wczoraj wieczornych, wczoraj w nocy do godziny 3:00, no i dzisiaj nad ranem zostały wznowione, no i będą trwały dopóki tego mężczyzny nie odnajdziemy. Przeglądacie monitoring, tak? Tak, my tutaj tak naprawdę i przeczesujemy teren Parku Książańskiego, Parku Krajobrazowego. Trudny teren. Jest to trudny teren, bo jest to teren górzysty, jest tutaj dużo zbiorników wodnych. No musimy zwrócić uwagę tak naprawdę na wszystko. Idziemy w kierunku Świebodzic, czyli powiatu świdnickiego, z drugą stronę idziemy w kierunku Cisów, bo tam także mógł mężczyzna pójść. No i jeszcze mamy ten trzeci część, czyli część w kierunku Podzamcza, bo tak naprawdę w każdym kierunku ten mężczyzna mógł się udać. Oczywiście sprawdzaliśmy możliwy monitoring, który jest i tutaj na terenie Książa, i tutaj na terenie pobliskich. On się tam pojawiał. Tak, dokładnie. Wiemy, że gdzie się pojawił w godzinach po godzinie 15. No i teraz musimy ustalić, czy to, w którym kierunku wstępnie szedł, czy to się potwierdzi, że gdzieś w tym miejscu jest. Miejmy nadzieję, że jest cały i zdrowy, a no my mamy tyle szczęścia, że mamy zimę, a temperatura powietrza jest wysoka, no, tak naprawdę wiosenna. Tak więc mamy chociaż tą jedną nadzieję, że przez tą noc nic mu się poważnego nie stało. Nawet jeżeli zemdlał, nawet jeżeli gdzieś zaniemógł, no to jesteśmy w stanie go odnaleźć żywego. Jakie siły i środki są używane? Wczoraj w godzinach wieczornych, w godzinach nocnych to było 75 policjantów, kilkunastu strażaków z OSP i z PSP, kilkunastu ratowników grupy sudeckiej GOPR. Mieliśmy także psy, no i dzisiaj tak samo. Kolejna grupa policjantów, kolejna grupa GOPR-owców, kolejna grupa strażaków bierze udział w tych działaniach. No i nasze, no, tylko i wyłącznie jedna rzecz. Musimy tego mężczyznę znaleźć całego i żywego.